Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie i zapraszam na Informacje Dnia. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada dalszą reformę wymiaru sprawiedliwości. Teraz czas na przepisy, które będą zwalczały cały szereg niedogodności dla obywateli, zapowiadają politycy partii rządzącej, a szczegóły mamy poznać jesienią. To nie koniec reformy wymiaru sprawiedliwości. Trzeba ją doprowadzić do końca, zrealizować ją bardzo dokładnie. Ale... Prawo i Sprawiedliwość jesienią ma przedstawić kolejne propozycje reformy sądownictwa. Słabo to wygląda. Widać wyraźnie, że jest zdeterminowany do tego, żeby mieć najwięcej władzy w Polsce, przejąć sądownictwo. Nic innego się nie liczy. Tak na zapowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego reaguje poseł Adam Szłapka z Nowoczesnej. PiS robi to samo, co robiła wcześniej Platforma Obywatelska. Czyli dąży do zapewnienia sobie dyspozycyjnych sędziów. Polacy czekają na rzeczywistą reformę wymiaru sprawiedliwości, mówi wicemarszałek Sejmu z Kukiz 15 Stanisław Tyszka. Mamy 3 miliony niezałatwionych spraw na koniec pierwszego kwartału 2018 roku. To jest 200 tysięcy więcej niż rok temu, czyli przewlekłość spraw w sądach jest większa. A Polacy oczekiwali tego, że będą przyspieszone postępowania przed sądami. No i taką reformę my zaproponujemy po wakacjach, że proponujemy już od dawna, ale przedstawimy założenia, czyli powołanie sędziów pokoju, orzekających w przyspieszonym trybie w drobnych sprawach cywilnych i karnych, sędziów, którzy będą rozliczani przez obywateli. Ta reforma będzie, odpowiada senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. My jesteśmy w trakcie drogi. To nie jest sytuacja, że reforma się zakończyła. Ona się zakończyła w sensie strukturalno-organizacyjnym wymiaru sprawiedliwości. Natomiast potrzebny jest cały szereg przepisów, które faktycznie będą w tej chwili już zwalczały te niedogodności dla obywateli, które obecnie są w sądzie, a więc te długie kolejki, obłożenie sędziów, być może uproszczenie pewnych procedur, być może powołanie instytucji sędziów pokoju. Reformę przeprowadzamy po to, żeby wymiar sprawiedliwości był wolny od nacisków politycznych, podkreśla wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jak mówi, wciąż poważnym problemem jest polityczne zaangażowanie grupy sędziów. Niedopuszczalnie wcześniej, nadal niedopuszczalne rzeczy, które się nie zdarzały, że sędzia potrafił wyjść w czasie protestu, to się zdarzyło w ostatnim czasie, i napominać polityków, co mają robić, mówić, co mu się podoba, nie podoba w działaniach polityków, co ustawodawca powinien robić, czego nie robić. W Konstytucji jest przepis, który mówi, że sędziom nie wolno prowadzić działalności publicznej. Nacisk na środowiska sędziowskie jest dziś bardzo duży. I widać wyraźnie, jak obrona tego establishmentu jest również umocowana i międzynarodowo, i w różnych środowiskach politycznych, kraju i za granicą. Większość sędziów popiera jednak reformę i nie ulega naciskom ze strony niektórych stowarzyszeń sędziowskich czy też totalnej opozycji. Dzisiaj widać, że to już jest porażka i tych stowarzyszeń, porażka opozycji. Sędziowie wiedzą doskonale, że prawo w Polsce ustanawia ustawodawca i stosują się do tego prawa. Natomiast część uznaje, że chcą być politykami, więc może lepiej, żeby przesiedli się ze stołka sędziowskiego na stołek polityka. Wtedy będą mogli występować w czasie protestów, chodzić ze świeczkami, kontestować, co robi ustawodawca. No. Teraz czekamy na wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przyspieszyć ten wybór ma podpisana już przez prezydenta ustawa. Główna zmiana polega na tym, że nie trzeba będzie obsadzić 110 stanowisk w Sądzie Najwyższym, tylko 80. Wówczas zgromadzenie ogólne tego sądu wybierze 5 osób, spośród których prezydent wskaże pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Od przyszłego roku z polskiego prawa zniknie użytkowanie wieczyste gruntów. Dzięki rządowej ustawie automatycznie zamieni się ono w pełną własność. Dotychczasowe opłaty będą obowiązywały jeszcze przez 20 lat, ale przy zapłacie z góry przewidziano spore upusty. Likwidacja użytkowania wieczystego była konieczna, podkreśla wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. To jest relikt, który jest reliktem poprzedniej epoki. Epoki słusznie minionej, epoki PRL-u, który był podstawą budownictwa w tamtym okresie czasu i on dzisiaj nie przystaje w żaden sposób do tych rozwiązań społeczno-gospodarczych, które mamy. Bo... Dotychczas obowiązujące prawo rodziło wiele obaw, podkreśla poseł PiS dr Gabriela Masłowska. Prawo to
było ustanawiane na okres 44 lub 99 lat i po zakończeniu tego okresu, przez który użytkownik wieczysty wnosił opłaty, nie mógł mieć pewności, czy to prawo zostanie przekształcone, przedłużone, jego działanie na następny okres. Więc rodziło to poczucie niepewności, co wtedy z własnością budynków czy lokali, które na takich gruntach się znajdują. Co więcej, opłaty za użytkowanie wieczyste były ogromnym problemem, zwłaszcza dla seniorów. To właśnie emeryci bardzo często skarżyli się posłom i radnym, narzekając na ten komunistyczny relikt. Niestety zdarza się tak, że w tej chwili gminy przypomniały sobie, że mogą pobierać te opłaty w znacznie wyższej wysokości, aktualizują te opłaty i dlatego one wzrosły często dziesięciokrotnie. Tłumaczy radna Poznania Ewa Jemielity. W ostatnich latach opłaty za użytkowanie wieczyste rosły w oszałamiającym wręcz tempie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej zapowiadali zmiany w tym zakresie. Dziś wiemy już, że od nowego roku z polskiego prawa użytkowanie wieczyste zniknie. Prawo użytkowania wieczystego będzie przekształcone w prawo własności. Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. To bardzo ważna ustawa dla wielu Polaków. Przekształcenie z mocą ustawy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności daje większą stabilizację prawną dla właścicieli lokali. Dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste będą obowiązywały jeszcze przez 20 lat, ale przy zapłacie z góry przewidziano duże upusty. Jeżeli nowy właściciel zdecyduje się uiścić te 20 opłat jednorazowo, będzie mógł skorzystać z 60% bonifikaty. O wysokości bonifikaty będą decydowały samorządy. Chciałbym skierować swój apel do samorządów dzisiaj, aby już zaczęły myśleć nad tym, jak takie uchwały Rady Miasta przygotować, aby te bonifikaty były dla mieszkańców korzystne i aby uwzględniały lokalne realia. W Poznaniu zniżki sięgną 95% wartości gruntów. Włodarze miast i gmin narzekają, że stracą możliwości kontroli kierunków zabudowy w niektórych obszarach. Dodatkowo obawiają się zmniejszenia wpływów do budżetu. Z tymi argumentami nie zgadza się poseł Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Dziuba. Ewentualne zastrzeżenia samorządów lokalnych nie wydają mi się uzasadnione. Po pierwsze dlatego, że opłaty z tytułu tego przekształcenia będą wpływały do samorządów jeszcze przez 20 lat. Użytkownikami wieczystymi jest dziś aż 2,5 miliona Polaków. Rząd docelowo chce całkowicie zlikwidować użytkowanie wieczyste także na terenach przemysłowych. Niezbędna do tego jest jednak zgoda Komisji Europejskiej. 30-letnia historia i walka o przetrwanie polskiej tożsamości. Związek Polaków na Białorusi obchodził okrągłą rocznicę swojego istnienia. W uroczystościach uczestniczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który na Białoruś przybył z oficjalną wizytą. Związek Polaków na Białorusi za główny cel stawia sobie działalność oświatową, kulturalną i dbanie o polskie miejsca pamięci. I takich miejsc nie zabrakło na trasie marszałka Senatu. Stanisław Karczewski złożył wieniec przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu wojskowym w Grodnie. Wspólne patrzenie w przeszłość pozwala z odwagą czekać na lepszą przyszłość, tym bardziej, że to Związek Polaków na Białorusi kontynuuje tradycje dawnych polskich ziem, o których pisała Eliza Orzeszkowa, z których wywodzi się Tadeusz Kościuszko, mówił marszałek Stanisław Karczewski. To my jesteśmy spadkobiercami tej tradycji. Wy jesteście u siebie. Msza Święta była centralnym punktem obchodów 30-lecia Związku Polaków na Białorusi. Największa organizacja polskiej mniejszości na Białorusi jest niezniszczalna. Niezniszczalna, bo napotykała na kolejne utrudnienia ze strony białoruskich władz. Nie zważając na wszystkie nieprzyjemności, na wszystkie utrudnienia, Związek udowodnił, że dzięki swojej postawie, dzięki swojej solidarności i wytrwałości można dużo osiągnąć. Podkreśliła przewodnicząca Związku Angelika Borys. Na uroczystości przyjechali Polacy z całej Białorusi. Ja na przykład, jak my teraz szli do kościoła, policjanci siedzieli, a ja sztandar jak najwyżej podjęła. Związek Polaków to naprawdę ostoja wolności i tożsamości. I za to świadectwo w specjalnym liście odczytanym przez ministra Michała Dworczyka dziękował premier Mateusz Morawiecki. Daliście Państwo w ostatnich latach świadectwo niezłomności i gorącego patriotyzmu.
wpisując się w nasze najlepsze tradycje narodowe. Obecność marszałka Senatu na Białorusi była okazją do kolejnych rozmów politycznych. W Mińsku Stanisław Karczewski rozmawiał z przewodniczącym Rady Republiki. Później spotkał się z przedstawicielami władz lokalnych w Grodnie. Mamy zagwarantowane ze strony władz, że wszystkie dzieci, które złożyły w tym roku aplikacje do nauki w pierwszych klasach, zostaną do szkół przyjęte. A to ważna deklaracja, bo o problemach w Grodnie i Wołkowysku wcześniej alarmował Związek Polaków na Białorusi. To zawsze jest temat, który poruszamy. Myślę, że jakiś krok wykonaliśmy do przodu. Według deklaracji marszałka Senatu Polska nie ustąpi w walce o swoich rodaków na wschodzie. Mimo 30-letniej historii wsparcia polskiego rządu Związek Polaków na Białorusi do dziś nie jest uznawany przez władze w Mińsku. Stąd słowa marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego skierowane do Polaków, by Białoruś była dla was matką, a nie macochą. Dla Informacji Dnia, Szymon Kozupa, Grodno. Do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu trafiły dziś relikwie błogosławionej Salomei, pierwszej polskiej klaryski. Relikwie przekazały siostry klaryski z Krakowa. Relikwie błogosławionej Salomei trafiły do toruńskiego sanktuarium w symbolicznym czasie. Przeżywamy w tym roku jubileuszowy rok błogosławionej Salomei, 750 lat od jej śmierci. W związku z tym chcemy, aby jej kult coraz bardziej był znany, rozpowszechniany, żeby ją wydobyć z ukrycia. Błogosławiona Salomea, mająca zaledwie 6 lat, została zaręczona z księciem węgierskim Kolomanem, co miało utrwalić pokój między Polską a Węgrami. W wieku 8 lat zasiadła z mężem na tronie halickim. Po śmierci męża Salomea wróciła z Węgier do Polski i postanowiła poświęcić się życiu zakonnemu. W 1245 roku przyjęła welon w Sandomierzu i jej brat Bolesław Wstydliwy ufundował pierwszy klasztor sióstr klarysek w Polsce w Zawichoście. Jak akcentuje siostra Elżbieta, przykład Salomei przypomina nam o tym, co w życiu jest najważniejsze. Jest wzorem do naśladowania, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, kiedy często wybieramy to, co wygodne, a nie to, co naprawdę wartościowe. A to, co jest naprawdę wartościowe, to właśnie Chrystus, Jego droga, Jego miłość. Błogosławiona Salomea zrezygnowała z materialnego dobrobytu i postanowiła całkowicie oddać swoje życie Chrystusowi, podkreślał w homilii ojciec Tadeusz Rydzyk. Naszemu powiedzielibyśmy, że jej niczego do życia nie brakowało. Wszystko miała materialnie. Ale zobaczyła, że to nie jest najistotniejsze. I oddała się zupełnie. Pierwsza polska klaryska. Charyzmatem siostry klarysek jest przede wszystkim modlitwa. Siostry klauzurowe, siostry inaczej mówiąc zamknięte, te, które nade wszystko modlitwą otaczają cały świat, ojczyznę naszą, chcą, by również modlić się o powołania do ich zakonu. A przy okazji chcemy też pokazać całemu światu, że zakony kontemplacyjne są bardzo ważne i potrzebne w Kościele. Mówił ojciec Andrzej Laskosz, kustosz toruńskiego sanktuarium. Relikwie błogosławionej Salomei to już 28, które znajdują się w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W Warszawie rozpoczął się drugi kongres młodzieży polonijnej. Tegoroczny program nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do Warszawy przyjechało 250 młodych Polaków, m.in. z Brazylii, Paragwaju, Stanów Zjednoczonych, krajów skandynawskich i krajów Europy Zachodniej. To są osoby młode z 21 krajów świata. To są też księża i siostry zakonne, które przyjechały również z tych krajów. Przyjechaliśmy z Niemiec, zewsząd rozsypani po całych Niemczech. Mimo to, że się urodziłam w Niemczech, tam się wychowałam, czuję się Polką. Trzeba te korzenie polskie jakoś umacniać. To jest nasza tożsamość, to jest nasza ojczyzna, jej wszystko zawdzięczamy i ważna sprawa, jedna z najważniejszych. Kongres zainaugurowała uroczysta Eucharystia. Najważniejszym zadaniem człowieka, dorosłego pokolenia jest wychowanie młodych. Podkreślał w czasie homilii ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Młodzież do 5 sierpnia spędzi czas na wspólnej modlitwie i zabawie. Wszyscy wspólnie się modlimy, jest jakaś tam magia i po prostu radość. Lubię się modlić, poznać nowych, fajnych ludzi, no i tak trochę z Panem Bogiem spędzić czas na wakacjach. To wyjątkowa młodzież, podkreśla delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz.
Młodzież, która nie zamyka się w swoim kręgu, w zamkniętym pokoju, ale pragnie doświadczać głębokich relacji, spotykać się z konkretnymi ludźmi i pogłębiać swoją tożsamość zarówno religijną, jak i narodową. W planach są m.in. warsztaty ewangelizacyjne, czy też poznawanie historii Polski poprzez zwiedzanie. Program kongresu nawiązuje także do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Niemiecka policja poszukuje prawie 300 tysięcy osób, które złamały prawo i powinny zostać aresztowane. Wśród nich jest ponad 126 tysięcy migrantów, którzy uciekli przed aresztem i deportacją. Dane te opublikowała niemiecka prasa Welt am Sonntag, powołując się na raport Federalnego Urzędu Kryminalnego. Niemiecka policja poszukuje nie tylko migrantów. Funkcjonariusze szukają również skazanych przestępców, którzy nie zgłosili się do odbycia kary, uciekinierów z więzień oraz skazanych, którzy unikają kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. MSW Niemiec przyznaje jednak, że trudno jest dokładnie ustalić, ilu migrantów jest poszukiwanych. Część z nich mogła już wyjechać z kraju, a na ich miejsce mogli przybyć kolejni, już nielegalnie. O tym, że poszukiwania przestępców należy zintensyfikować, mówił przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Bundestagu Armin Schuster. Przy okazji szczytu G7 w kilka dni w Niemczech udało się złapać 135 przestępców poszukiwanych listami gończymi. W tym czasie kontroli było znacznie więcej i były one dokładniejsze. Niemiecka policja poszukuje także 300 tysięcy osób, które podały fałszywe miejsca zamieszkania. Donald Trump grozi wetem. Amerykański prezydent żąda większych pieniędzy na budowę muru na granicy z Meksykiem. Zablokowanie budżetu doprowadzi do zawieszenia rządu. To kolejna próba przekonania Kongresu do budowy muru na granicy z Meksykiem, co było flagową propozycją Donalda Trumpa w trakcie kampanii wyborczej. Problem dotyczy pieniędzy. Na mur, którego żąda amerykański przywódca, republikanie chcą przeznaczyć 5 miliardów dolarów. W ocenie Trumpa to za mało, w ocenie demokratów zbyt wiele. Rok budżetowy w Stanach Zjednoczonych zakończy się 30 września, stąd potrzeba nowej ustawy o wydatkach rządu. Jeśli prezydent nie otrzyma wystarczających pieniędzy na bezpieczeństwo granicy, może zawetować budżet. Będę skłonny zawiesić rząd, jeśli demokraci nie dostarczą nam głosów na bezpieczeństwo granicy, które obejmuje mur. W parze z wybudowaniem muru ma pójść reforma prawa imigracyjnego. Zawieszenie rządu oznacza de facto brak pieniędzy na jego dalsze działanie, a to z kolei w 2013 roku prowadziło do wysłania około 800 tysięcy pracowników szczebla kierowniczego na bezpłatne urlopy. Czasu jest mało, tym bardziej, że Izba Reprezentantów ma teraz letnią przerwę, a kongresmeni prowadzą w swych stanach kampanie wyborcze. Wybory do kongresu zaplanowano na listopad. A na kolejne wiadomości zapraszam Państwa Paweł Jasnogórski. Teraz dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia.